Była upalna letnia noc, kiedy to znalazłam się w moim przytulnym salonie. Świece rozpalone na stole tworzyły romantyczną atmosferę, a ja siedziałam zapatrzona w ekran komputera, zamyślona nad zakończeniem mojej najnowszej powieści. Gdy prace literackie wchłaniały mnie całą, nagłe wibracje telefonu przerwały mój skupiony na pisaniu stan umysłu. Podniosłam go z lekkim zdziwieniem, spojrzawszy na wyświetlacz, który wyświetlał nieznany numer. Mimo wątpliwości, postanowiłam odebrać połączenie, ciekawa, kto może dzwonić o tej porze. Uciekaj, wyrwało się z telefonu tajemnicze słowo, przekazane przez nieznaną mi osobę po drugiej stronie rozmowy. Moje serce zaczęło bić szybciej, a dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie. Przepraszam, ale kto jesteś? Co to wszystko oznacza? Zapytałam, starając się opanować swoje emocje. Z tajemniczego numeru dobiegł głos, wydawał się być zarówno zaniepokojony, jak i niespokojny. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale musisz uwierzyć mi na słowo. Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Musisz natychmiast uciekać. Niepewność wypełniła moje wnętrze, a myśli błądziły po różnych scenariuszach. Proszę, musisz mi więcej powiedzieć. Kim jesteś? Skąd wiesz o moim życiu? Nie mogę uciekać w ciemno. Głos z drugiego końca linii westchnął. Nie mogę teraz wyjawić więcej informacji. To zbyt niebezpieczne. Musisz uwierzyć mi na słowo. Twój czas się kończy. Zdezorientowana i pełna niepokoju, usłyszałam jedynie ciszę z drugiego końca linii. Głos ucichł, a ja pozostałam z lawiną myśli, próbując zrozumieć, co właśnie się stało. Czy mogłam uwierzyć temu tajemniczemu głosowi? Czy był to prawdziwy alarm przed niebezpieczeństwem, czy może jedynie makabryczny żart? Zdecydowałam, że muszę podjąć działanie i znaleźć odpowiedzi. Po otrzymaniu tajemniczej wiadomości i nieudanej próbie skontaktowania się z policją, moje podejrzenia i niepokój nasiliły się. Zdecydowałam, że muszę działać samodzielnie, aby rozwikłać tę zagadkę. Po krótkiej chwili zastanowienia, postanowiłam udać się na komisariat osobiście, aby zgłosić tę sytuację. Wsiadłam do samochodu i wyruszyłam w kierunku lokalnego posterunku policji. Moje myśli krążyły wokół różnych scenariuszy, próbując znaleźć odpowiedzi na pytania, które mnie dręczyły. Dlaczego policja nie odpowiadała? Czy zignorowali moje zgłoszenie? A może istniała jakaś większa sprawa, która miała priorytet? Po dotarciu na komisariat, weszłam do budynku, gdzie spotkałam się z oficerem dyżurnym. Opowiedziałam mu o tajemniczej wiadomości, którą otrzymałam i o moich nieudanych próbach skontaktowania się z policją. Wyraziłam swoje zaniepokojenie i prosiłam o pomoc. Oficer dyżurny spojrzał na mnie ze zrozumieniem i obiecał, że zajmie się tą sprawą osobiście. Wyglądał na zaniepokojonego i zainteresowanego moim zgłoszeniem. Poprosił mnie o podanie szczegółów i zaoferował wsparcie w prowadzeniu śledztwa. Po zgłoszeniu sytuacji osobiście na komisariacie, poczułam się trochę uspokojona. Wiedziałam, że teraz moje zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę i podjęte zostaną odpowiednie kroki. Czekałam na rozwój sytuacji, pełna nadziei, że policja będzie w stanie znaleźć jakieś odpowiedzi. Wkrótce potem zostałam poproszona o spotkanie z detektywem, który został przydzielony do mojej sprawy. Przyjęto mnie do małego, przytulnego pokoju, gdzie siedział wysoki mężczyzna w policyjnym mundurze. Jego spojrzenie było poważne, ale zarazem pełne profesjonalizmu. Opowiedziałam mu o tajemniczej wiadomości, która zawierała tylko jedno słowo – uciekaj. Wyraziłam swoje obawy i przekazałam wszystkie szczegóły, jakie zdołałam zapamiętać. Detektyw słuchał uważnie, notując ważne informacje. Po skończonym wyjaśnieniu, detektyw zapewnił mnie, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby rozwiązać tę zagadkę. Obiecał, że zbada numer telefonu, z którego otrzymałam wiadomość, oraz przeprowadzi dochodzenie w celu znalezienia nadawcy. Czułam się trochę uspokojona, widząc, że policja podchodzi do mojej sytuacji poważnie. Wyraziłam wdzięczność detektywowi za jego zaangażowanie i opuściłam komisariat z nadzieją, że wkrótce otrzymam odpowiedzi. Po spotkaniu z detektywem na komisariacie, pełna nadziei wróciłam do domu. Wciąż dręczyła mnie tajemnica tajemniczej wiadomości i niepewność co do tego, kto mógłby chcieć mi zaszkodzić.
Liczyłam na postępy śledztwa, które prowadziła policja. Gdy otworzyłam drzwi swojego domu, natychmiast poczułam, że coś jest nie tak. Wszystko wydawało się być w nieładzie. Moje meble były przewrócone, szuflady wyrzucone na podłogę, a przedmioty rozrzucone w różnych częściach domu. Mój serce zaczęło bić mocno, a adrenalinowy strach przejął kontrolę nad moim ciałem. Natychmiast sięgnęłam po telefon i wybrałam numer alarmowy. Policja była moim pierwszym instynktownym wyborem. Opowiedziałam im o włamaniu i chaotycznym stanie w moim domu. Poinformowali mnie, że natychmiast wysyłają patrol na miejsce. Podczas oczekiwania na przybycie policji, zdałam sobie sprawę, że ktoś musiał włamać się do mojego domu w poszukiwaniu czegoś. Ale co mogło być aż tak cenne lub ważne, by tak dosłownie przewrócić moje życie do góry nogami? Kiedy patrol policji przybył na miejsce, przeszukali cały dom i zbierali dowody. Byli zaniepokojeni incydentem i obiecali podjąć działania, aby znaleźć sprawcę. Poinformowali mnie również, że będą śledzić połączenia telefoniczne i ruch na moim koncie bankowym, aby znaleźć jakikolwiek trop, który mógłby pomóc w śledztwie. Czułam się załamana i zdezorientowana. Włamanie do mojego domu tylko nasiliło moje obawy. Ktoś musiał wiedzieć o moim zaangażowaniu w sprawę tajemniczej wiadomości i próbował mnie zastraszyć. Teraz byłem pewna, że to nie była przypadkowa sytuacja. Musiałam znaleźć odpowiedzi szybko, zanim zostanę jeszcze bardziej zraniona. Po traumatycznym włamaniu do mojego domu poczułam się bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, aby rozwikłać zagadkę tajemniczej wiadomości. Zdałam sobie sprawę, że moje bezpieczeństwo jest zagrożone, dlatego musiałam działać na własną rękę. Przez kolejne dni przeprowadzałam własne dochodzenie. Przeszukałam swoje dokumenty, notatki i komputer, szukając jakichkolwiek wskazówek lub informacji, które mogłyby pomóc mi znaleźć odpowiedzi. Przeglądałam również nagrania z kamer bezpieczeństwa, które udało mi się zamontować wokół domu po włamaniu. W międzyczasie zdecydowałam się na odwiedzenie miejsc, które mogły mieć związek z tajemniczą wiadomością. Odwiedziłam biblioteki, lokalne archiwa, stacje benzynowe, wierząc, że w którymś z tych miejsc znajdę jakieś wskazówki. Podczas jednego z moich badań natknęłam się na stary artykuł w lokalnej gazecie, opisujący niejasne zdarzenia sprzed lat. Było to odkrycie, które zwróciło moją uwagę. Artykuł opisywał serię niewyjaśnionych zaginięć w mieście, które miały podobny wzorzec, osoby otrzymywały tajemniczą wiadomość z jednym słowem – uciekaj. Mój oddech zamarł, gdy przeczytałam te słowa. Zrozumiałam, że ta sprawa była znacznie większa, niż się spodziewałam. Istniało powiązanie między tymi zaginięciami, wiadomościami i teraz włamaniem do mojego domu. Wiedziałam, że muszę odkryć prawdę i zakończyć ten koszmar. Zainspirowana swoimi odkryciami, zdecydowałam się kontynuować swoje dochodzenie. Nie poddawałam się, wierząc, że znajdę odpowiedzi i odkryję tożsamość osoby, która tak bardzo chciała mnie ostrzec. Moje śledztwo prowadziło mnie po różnych tropach, a teraz dotarło do punktu kulminacyjnego. Po długich godzinach zgłębiania informacji i skrupulatnych badaniach, wreszcie udało mi się odkryć prawdę dotyczącą tajemniczej wiadomości. W wyniku moich dochodzeń i przekopania się przez archiwa policyjne, natrafiłam na serię porwań kobiet, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat. Porażająco podobne do mojego przypadku, ofiary otrzymywały tajemniczą wiadomość z jednym słowem – uciekaj. Podejrzenia, które kiełkowały we mnie od samego początku, teraz stały się faktem. Otrzymana przeze mnie wiadomość była częścią tego samego wzorca. Zdałam sobie sprawę, że moje życie było w niebezpieczeństwie. Musiałam działać szybko, aby zatrzymać porywacza i ochronić siebie i innych kobiety. Zdecydowałam się na współpracę z policją, udostępniając im wszystkie informacje, które udało mi się zdobyć w trakcie własnego śledztwa. Po podzieleniu się ze śledczymi moimi odkryciami, natychmiast przystąpiliśmy do wspólnej walki przeciwko porywaczowi. Przeanalizowaliśmy wszystkie dostępne dowody i informacje, starając się zidentyfikować możliwego podejrzanego. Śledczy zidentyfikowali szereg podobieństw między porwaniami, co wskazywało na to, że mamy do czynienia z tym samym sprawcą. Opracowaliśmy profil psychologiczny porywacza, aby lepiej zrozumieć jego motywacje i sposoby działania.
W międzyczasie przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, informując społeczność o niebezpieczeństwie i prosząc o zgłaszanie podejrzanych sytuacji. Działania te miały na celu zwiększenie czujności i umożliwienie jak najszybszego złapania porywacza. W miarę jak nasze wspólne śledztwo nabierało tempa, otrzymaliśmy informacje od jednego z mieszkańców, który zauważył podejrzaną działalność w sąsiedztwie. Zgłosił podejrzane zachowanie mężczyzny, który często przesiadywał w okolicy i sprawiał wrażenie niepokojącego. Policja natychmiast podjęła działania i rozpoczęła obserwację podejrzanego mężczyzny. Zgromadzili wystarczająco dużo dowodów, aby wystawić nakaz przeszukania jego mieszkania. Było to nasze największe zbliżenie do złapania porywacza. Po przeszukaniu mieszkania odkryliśmy przerażającą tajemnicę. Wewnątrz znaleziono dowody na porwania kobiet, w tym zdjęcia, listy i pamiętniki, które potwierdzały jego zbrodnie. Podejrzany został aresztowany i oskarżony o porwania i napaści. Aresztowanie porywacza przyniosło ulgę nie tylko mi, ale także wszystkim ofiarom, które przeżyły jego przerażające ataki. Ostatecznie mogły one poczuć, że sprawiedliwość została wymierzona. W toku procesu sądowego ofiary miały okazję opowiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach, co pozwoliło na wydobycie na światło dzienne brutalnej rzeczywistości, z jaką musiały się zmierzyć. Porywacz został skazany na długie lata więzienia, aby już nigdy więcej nie mógł krzywdzić nikogo. Choć odczuwałam ulgę, że sprawca został ukarany, nie mogłam zapomnieć o traumatycznych przeżyciach, którym sama byłam narażona. Zdecydowałam się na terapię i wsparcie, aby pomóc mi poradzić sobie z traumą i powrócić do normalnego życia. Tym samym zamknęłam tę mroczną i przerażającą historię w swoim życiu. Nauczyłam się, jak ważne jest słuchanie swojego wewnętrznego głosu, reagowanie na podejrzane sytuacje i współpraca z policją. Przez to doświadczenie stałam się silniejsza i gotowa stawić czoła innym wyzwaniom, które mogą pojawić się w mojej drodze. Po zakończeniu traumatycznej historii z porywaczem, przyszedł czas na moje własne uzdrowienie i odnowę. Byłam świadoma, że traumy takie jak ta nie znikają z dnia na dzień, ale postanowiłam podjąć kroki, aby wrócić do normalności i odbudować swoje życie. Rozpoczęłam regularną terapię, która pomagała mi poradzić sobie z trudnymi emocjami i zmierzyć się z traumą. Terapeuta był dla mnie wielkim wsparciem, pomagając mi zrozumieć i przetworzyć to, przez co przeszłam. Równocześnie odkryłam różne techniki samopomocy, takie jak medytacja i ćwiczenia oddechowe, które pomagały mi w relaksacji i zmniejszaniu napięcia. Ponadto otoczyłam się bliskimi przyjaciółmi i rodziną, którzy oferowali mi wsparcie i miłość. Przez wspólne spędzanie czasu i rozmowy odczuwałam coraz większą siłę i nadzieję na przyszłość. W miarę jak moje własne uzdrowienie postępowało, zdałam sobie sprawę, że mogę pomóc innym osobom, które doświadczyły podobnych traum. Postanowiłam podzielić się swoją historią i doświadczeniem, aby inspirować i wspierać innych. Rozpoczęłam działalność jako wolontariuszka w organizacjach oferujących wsparcie dla ofiar przemocy i traumy. Przemawiałam publicznie na konferencjach i spotkaniach, dzieląc się swoją historią i pokazując, że istnieje nadzieja po przejściu przez traumatyczne wydarzenia. Zaczęłam także pisać artykuły i książki, w których opisywałam moją historię oraz udzielałam porad i wskazówek dla innych osób, które doświadczyły traumy. Pragnęłam dotrzeć do jak największej liczby ludzi i pokazać, że są sposoby na przetrwanie i odnalezienie siły w sobie. Z czasem, z pomocą terapii, wsparcia bliskich i pracy nad sobą, zaczęłam odkrywać nowe pasje i cele w życiu. Zrozumiałam, że to doświadczenie dało mi siłę, aby przetrwać i wzrastać jako osoba. Zdecydowałam się na nowe wyzwania i zaczęłam studia związane z psychologią, aby pomagać innym w procesie uzdrawiania. Pragnęłam poświęcić swoje życie temu, aby wspierać i inspirować innych w ich własnych drogach do uzdrowienia. Przez to wszystko nauczyłam się, że choć mroczne chwile mogą nas zniszczyć, możemy wyjść z nich silniejsi i bardziej świadomi. Odzyskałam pewność siebie i nadzieję na przyszłość. Teraz, gdy patrzę wstecz na to, co przeszłam, czuję wdzięczność za siłę, którą znalazłam w sobie. Moje doświadczenia ukształtowały mnie jako osobę, pomogły mi znaleźć moje powołanie i dały mi siłę, by inspirować innych. Historia o tajemniczej wiadomości i porywaczach stała się przeszłością, ale na zawsze pozostanie częścią mojego życia.
Teraz jestem gotowa na nowy początek i wiem, że mogę pokonać każde przeszkody, które stoją na mojej drodze.